Cześć! Witajcie w dzisiejszym odcinku. Tak jak mogliście zobaczyć pod tytule, będziemy ważyć te oto kilka przedmiotów. Mamy tu kasetę Deorkę, SLX-a i Rarytasika na koniec. Otwórzmy sobie wagę, żebyśmy mogli przejść do ważenia. O, upadł mi kalkulator, który będzie mi potrzebny, żeby obliczać różnicę pomiędzy poszczególnymi przedmiotami. Wagę sobie odpalmy i polecimy najpierw z tą deorką, którą mam tu przygotowaną. Jeżeli to jest kaseta ściągnięta z mojego roweru, jeszcze nigdy nie jeżdżona, jeżeli chodzi o jej oznaczenie modelowe, jest to CSM6100, 12-biegowa kaseta o rozpiętości 10,51. Tutaj mamy do czynienia z 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ząbków na takim jednym dużym pająku. Ważymy. O, jeszcze przed tym, jak powiem, ile waży, sięgnę sobie kalkulator. Ok, mamy go. Połóżmy go sobie tutaj z boku. I ten element kasety, ten największy, waży 505 gramów. Całkiem sporo. Połóżmy go sobie z boku. Kolejny element. Jest to zębatka o ilości zębów 18, waży 21 gramów. Podkładka, bo tu są dwie podkładki, jedna jest cieńsza, druga jest węższa. Grubsza waży 3 gramy. Ta cieńsza, od razu ją sobie zważmy, waży 1 gram, razem ważą 4 gramy. Więc podkładki mamy zrobione. Zębatka 16-zębowa, 20 gramów, zębatka 14 zębów, 13 gramów oraz dwie najmniejsze, już nam zostały 12 zębów, 13 gramów i 10 zębów, taka najmniejsza, mała, waży tylko 9 gramów. Oraz pierścień mocujący, waży 5 gramów. Cała kaseta waży 592 gramy. Wszystkie te dane, które teraz podawałem, będą znajdować się oczywiście w opisie filmu, więc będzie można się do tego potem odnieść i porównać wagę. Przejdźmy teraz może do SLX-a. Mamy go tutaj przygotowanego. Nowiutki, tak samo. Wyciągamy. Najpierw 5 tych zębatek, połóżmy je z boku. Zważymy ten duży pierścień. Prezentuje się w ten oto sposób. Oznaczenie tego modelu to jest CSM7100. Prezentuje się tak samo jak poprzedni. Z różnicą tą, że wydaje mi się, że ta największa zębatka jest wykonana z innego materiału, co widać po kolorze. Znaczek SLX-a. Dobra, od razu przejdziemy do ważenia. Waży to 443 gramy. Czyli jak łatwo można sobie obliczyć, tam to było 505, a ta waży 443. To różnica na tym elemencie jest 62 gramów, czyli całkiem sporo. Przejdźmy teraz do ważenia małych elementów. Wydaje mi się, że wagi mogą być zbliżone. 18 zębów, 21 gramów. Podkładki może teraz zróbmy 3 gramy, 4 gramy razem, czyli to waży 1 grama. Tak samo jeszcze sobie szybko jeszcze zważymy te pozostałe zębatka. 14 zębów, 13 gramów, 12 zębów, 14 gramów i 10-zębowa, ta najmniejsza. Waga 9 gramów, podkładka, tak jak obstawiam, raczej 5 gramów. 5 gramów, dokładnie. Czyli sprawdźmy sobie, ile cała kaseta waży, ale może przed tym sprawdźmy sobie, ile ważą te małe zębatki w SLX-ie. A ile w Deorce? Tutaj te sprzęty małe ważą, no,
Czekajcie. 87 gramów. Połóżmy je tutaj. O, a stąd ważą 86 gramów, czyli w Deorze i w SLX-ie te małe zębatki są wymienne. Ważą dokładnie po tyle samo. Tak samo nie widzę żadnych różnic, jeżeli chodzi o wygląd tych zębatek. Złóżmy je sobie i przejdźmy do tego, ile waży cała kaseta. Cała kaseta ta waży 530 gramów. No, czyli troszeczkę mniej niż tamta. Wynika ta różnica tylko z różnicy na tym dużym pająku, na którym znajduje się 7 zębatek. Ponieważ, jak już wcześniej zważyliśmy, te zębatki mniejsze i w Deorce, i w SLX-ie ważą tyle samo. To, wydaje mi się to całkiem ciekawą informacją. To jeżeli chodzi o tą zębatkę, to tą byśmy mieli zważoną. Pokażę Wam ją jeszcze z bliska. Tak się prezentuje. Czy ładna? Całkiem fajna. Jeszcze tutaj mocowanie oczywiście tych wszystkich zębatek jest w systemie MicroSpline. To jest taki standard Shimano pod zębatki 12-biegowe. Ładujemy tą kasetę do pudełka. Jak tam jest nowa, to niech tam będzie. Później ją sobie złożę tak, jak powinna być. Kalkulator sobie wyzerujemy i zrobimy tu jeszcze małe porządki i przejdźmy do gwoździa dzisiejszego programu. Mamy tutaj do czynienia z prawdziwą arystokracją wśród napędów rowerowych. Tak, jest to zębatka XTR-a. Połóżmy ją sobie z boku. Oraz małe zębatki. Może ten duży element zważymy później. Wezmę sobie obcinaczki i sobie otworzę te małe elementy. I dokonamy pomiarów. Ile one ważą? To jest kaseta XTR-a, już trochę używana. Używałem jej w poprzednim czasie i na niej jeździłem. I będę na niej startował w najbliższych zawodach. Ja tutaj sobie rozłożę te zębatki. Jest ich tylko i aż 4. To jest różnica w stosunku do tego, co było tam, bo tam było 5 zębatek. Więc sobie wezmę tamte zębatki i zobaczymy różnicę w wadze na poszczególnych. Zacznijmy może od najmniejszej. W ręce czuć, że ta XTR-a wydaje się lżejsza, ale o ile ważymy. Waga nam się wyłączyła, ale to nie problem. Zważymy sobie tą dziesiątkę, 9 gramów. XTR 9 gramów. Czyli podświadomie ręka mi podpowiadała, że XTR jest lżejszy, ale to tak wygląda. Sprawdzimy od razu sobie jeszcze, jak jedziemy od, powiedzmy, od najmniejszych zębatek, to jeszcze sprawdzimy sobie umocowanie do kasety. 5 gramów i 5 gramów. Znaczy jest to samo. Dobrze, to teraz wybierzmy zębatkę o większej ilości zębów. Może to już będą jakieś różnice wagowe. Miejmy nadzieję. Zębatka 12-zębowa. Tutaj mamy 14 gramów w przypadku XTR-a, a w przypadku Deore SLX mamy tych gramów również 14. Ciekawe. To teraz weźmiemy zębatkę o ilości zębów 14. Dobieramy sobie taką samą z tej niższej grupy i ważymy. Waga 13 gramów.
to waga również 13 gramów. Całkiem ciekawie się tutaj to zapowiada. Oraz weźmiemy zębatkę o ilości zębów 16 gramów. 16 zębów. 16 gramów raczej nie waży. Bo waży tych gramów 18. To jest przypadek XTR-a. A w przypadku 16-zębowej zębatki Deore SLX będzie to 19 gramów. A, czyli jest już jakaś różnica. 1 gram, gram do grama i zmierza się różnica. No tutaj taka podkładka jedna jest, pewnie waży 1 grama. O, mamy ją bardzo lekką, ponieważ waga pokazała 0, czyli waży nawet mniej niż grama, to bardzo fajnie. Albo to znaczy, że mam niedokładną wagę, ale wydaje mi się, że jest całkiem. No i przejdźmy teraz do gwoździa dzisiejszego programu, czyli do tej oto kasety. Jeszcze Wam powiem, jakie to jest oznaczenie. Oznaczenie to jest CSM 9112S. Oczywiście w takiej samej rozpiętości jak poprzednicy, czyli 10 najmniejsza, 51 największa. I tutaj na tej zębatce znajduje się 8 zębów zintegrowanych razem. Z takich ciekawostek, które tutaj można zaobserwować w stosunku na przykład do tej, to widzę, że jeżeli chodzi o tutaj to mocowanie, to ono tu jest na całej długości, są poprzeciągane te, no tutaj to mocowanie, a w przypadku XTR-a to mocowanie jest oczywiście tak samo w systemie MicroSpline, ale w środku jest to, tego mocowanie jest jakby na początku tutaj i na końcu tutaj, a w środku nic nie ma. To jest dosyć ciekawe, co na pewno obniża wagę. Tutaj mamy jeszcze dumny napis XTR, więc inni zawodnicy będą wiedzieli, że biedy u nas nie ma. O, się nam waga wyłączyła. Dobrze, i ważymy tego, jeszcze zważymy sobie tego, żeby sobie przypomnieć, ile on ważył. 505 gramów. Wpiszemy sobie to od razu w kalkulator i odejmujemy. Wiadomo, że XTR jest na pewno lżejszy, ale o ile? No, powiem Wam, no naprawdę mocno wagowo zjeżdżamy, ponieważ ten element 8 zębów z tym pająkiem mocującym waży tylko 308 gramów, co jest mniej od tamtego, oj, już Wam mówię, 197 gramów, ale żeby ten pomiar był miarodajny, trzeba by jeszcze doliczyć do wagi tego tą zębatkę jedną, która znajduje się na kasecie, bo ta ma 7, więc trzeba by założyć 8, żeby było tyle samo, więc ten element, jeszcze by trzeba dodać wagę 21 gramów. Co by dało całkowity zysk na tym elemencie 218 gramów. I jeszcze sobie zważymy całą tą kasetę, żebyście wiedzieli, ile waży cała kaseta. Cała kaseta waży 300. O, stabilizuje się, trochę poprawimy. 366 gramów, no czyli naprawdę waga super piórkowa, więc do takiego roweru akurat na mnie będzie idealnie pasować, bardzo lekka kaseta. Oczywiście tej kasety nie skreślam, bo wiadomo, tam ta kaseta jest na pewno na dużej kilometrów starczy. Ten XTR jest dużo bardziej wylajtowany i po prostu mi się wydaje takiego kasety, które szkoda na treningi, na zawody jak najbardziej się nadaje, bo ponad 200 gramów różnicy w masie to jest na pewno coś odczuwalnego i na starty jak najbardziej. Na treningi będę po prostu używał tamtej kasety, ta będzie zostawiona na starty, żeby się już za szybko nie zużyła, bo już troszeczkę na niej pojeździłem, trochę się zjechała. Widać tutaj to po tej anodzie, troszeczkę jej tutaj zeszło, ale cały czas działa, nowy łańcuch założymy na nią,
bo jak w poprzednim odcinku wam mówiłem, zmieniłem zębatkę na 36 zębów owal, wcześniej było 34 i ta 34 byłaby dobra na tą kasetę, ale jak zrobiłem większą zębatkę, to trzeba po prostu zamontować dłuższy łańcuch. Więc i tak będzie nowy łańcuch do tej kasety. Łańcuch, no pewnie założymy też XR, żeby to wszystko było, nazwijmy to, z jednej parafii. A ja już tu powoli będę sprzątał tę imprezę, żeby tutaj wszystko fajnie wyglądało. Złączę te wszystkie elementy tak, jak one powinny iść, bo tutaj w tych kasetach jest tak, no w XTR-ze jest jedna podkładka, więc się nie da pomylić, gdzie ją trzeba włożyć, ale w przypadku tych zębatek niższych grup jest tak, że są dwie podkładki, jedna jest cieńsza, druga jest grubsza i trzeba wiedzieć, w jakiej kolejności je ułożyć. No to tam będzie wiadomo, widać, jak się będzie kasetę ustawiało, że jakby się dało w miejscu tą cienką, to byłaby taka za niska przerwa, więc to będzie gdzie widać. Teraz wam nie będę mówił z pamięci, pomiędzy którą zębatką jest to, żeby was w błąd nie wprowadzić. Na razie sobie schowam tą wagę, żebyśmy tu już mieli względny porządek. Więc waga schowana. Kalkulator będę musiał odnieść do pokoju, więc ją sobie zaraz zabiorę. I jeszcze nam pozostaje użyć jeszcze jednej opaski zaciskowej, żeby wszystko było na swoim miejscu i żeby się nie okazało, że brakuje właśnie tej podkładki, bo później do prania tej podkładki byłoby bardzo trudne, trzeba by sporo zachodu poświęcić, żeby tą podkładkę zdobyć. A tak to jak wszystko sobie zepnę, to nie będzie problemu. To już mamy spięte, dajemy to tutaj. SLX-a sobie zaraz sprzątnę, bo go trzeba złożyć tak, jak powinien być. I jak był nowy, to będzie nowy postawiony, będzie czekał na lepsze czasy. Dzięki ci, że obejrzałeś ten film. Jeśli ci się podobał, zostaw łapkę w górę i do zobaczenia wkrótce. Cześć!